dobry kochani, witajcie serdecznie o poranku. Jestem zmachana, spocona, ale tak, nadszedł ten dzień, kiedy zaczynam biegać. Na razie to jest taki marsz obieg, ale postanowiliśmy wziąć się za siebie i zadbać o formę. Także zdrowe jedzonko, oczywiście z małymi grzeszkami, no bez przesady. Ale troszkę więcej aktywności fizycznej, ruszamy się, zaczęłam biegać, nie wiem jak długo w tym wytrwam, no mam nadzieję, że wytrwam, mam taki plan, żeby robić to regularnie, dlatego, że lata lecą, człowiek już troszkę inaczej się czuje niż kiedyś i fajnie by było dobrze wyglądać w takim wieku, już wiecie, też średnim, także jest motywacja, jest dużo planów, nie tylko takich związanych z formą i zdrowiem, ale jest dużo planów, dużo marzeń do zrealizowania i trzeba mieć na to po prostu siłę, energię i dobre samopoczucie, więc zdrowy styl życia na pewno w tym pomoże. Także ja jestem już w parku o poranku i biegam. Biegam, maszeruję naprzemiennie. No i właśnie podczas tego marszu postanowiłam się do Was odezwać. Ciepło jest, ciepło, powiem Wam, leci ze mnie. Ale o to chodzi, żeby też się wypocić. Pójdę do domu, to prysznic i tyle. Fajnie jest. Mamy motywację. Mam partnera do biegania i do wspierania. Wspieramy się wzajemnie, ale biegamy osobno ze względów takich, że razem ciężko jest dograć godziny i jest to po prostu niemożliwe. Dlatego biegamy we dwoje, ale o różnych godzinach. No i tak to. Także powiem Wam, że bardzo się cieszę, a w ogóle Wam powiem tak, słońce świeci bardzo, nie mam okularów takich do biegania sportowych, mam tylko takie zwykłe przeciwsłoneczne, ale wiecie, one spadają. Muszę sobie chyba zakupić właśnie teraz na lato takie sportowe do biegania. No i co, póki co biegam tutaj z nerką taką, ale też jest trochę niewygodnie, no ale wiecie, no muszę mieć jakiś telefon, klucze, coś tam gdzieś schować. Ale widziałam, że są takie fajne pasy do biegania. I nawet jest takie miejsce na bidon, taki nieduży na wodę, a co teraz latem by się przydało, więc rozważam zakup czegoś takiego. One nie są drogie, więc myślę, że to będzie warte zakupu. No i tak, staniczek sportowy, koszulka odblaskowa, że tak powiem, żeby mnie było widać. Spodeneczki, no i butki. Nie wiem, czy widzicie, bo mi tak słońce świeci, że ja nic nie widzę. Ale taki strój do biegania. Ja go kupiłam w zeszłym roku z myślą właśnie o bieganiu. Jest to wszystko, jest koszulka, spodenki, stanik sportowy, wszystko jest 4F, bardzo wygodne. Buty Reeboczki, które mają, powiem Wam, 10 lat. 10 lat mają, bo kupiłam je po urodzeniu pierwszego dziecka, żeby po ciąży wrócić, wiecie, do formy. I wtedy kupiłam je z myślą o bieganiu i mam je 10 lat, syn ma 11. Także wszystko jest, wiecie, nie ma tu nówki sztuki. Także ubrania z 4F bardzo polecam, nie tylko do biegania, ale i do chodzenia tak po prostu na sportowo ubranym. Ja bardzo lubię, mam bluzę. Mam dwie bluzy. Mam właśnie koszulki, staniki i super. Mam nawet spodnie snowboardowe na zimę i też są rewelacyjne. Oj, sorki. Także polecam Wam te ubranka. No i tak. Dobra, nie gadam. Idę dalej biegać. Mam nadzieję, że może zachęcę Was też takim filmikiem do jakiejś aktywności, niekoniecznie do biegania, bo powiem Wam szczerze, że ja nie lubię biegać. Nie przepadam za tym, ale myślę, że to jest taka najszybsza forma do wyrobienia trochę kondycji,
A przede wszystkim jest to darmowa forma. Nie trzeba płacić za karnet, nie trzeba chodzić i tracić czasu, żeby dojechać do siłowni. Nie trzeba, wiecie, tam cisnąć po prostu po 30 razy jednych rzeczy. Chociaż ja z jednej strony bym chciała, ale z drugiej strony samej na siłownię mi się nie chce chodzić. A pobiegać to zawsze można po świeżym powietrzu, trochę się przejść po parku, trochę to, trochę tamto. Jak się ma fajne miejsca blisko do biegania, to jest super. Ja mam takie miejsca i to kilka, więc to jest to. I właśnie teraz piękna pora roku. Ja taką mam cichą nadzieję, że ja się nie zniechęcę, że teraz przez lato, właśnie jak będę tak ćwiczyć ten marszobieg, troszkę złapę formy i że na jesień będę to kontynuować. Boję się tylko chorób, bo ja bardzo choruję w tej porze jesienno-zimowej, ale z drugiej strony mam taką cichą nadzieję, że właśnie nabiorę trochę odporności, także kończę gadać i biegnę. Wróciliśmy z manufaktury. Byłam w Leroy Merlin z dzieciakami. Kupiłam takie podpórki do kwiatów. One teoretycznie są, słuchajcie, do storczyków, ale ja podpieram sobie nimi też monstery. Fajnie wyglądają, są też takie przezroczyste, ale ja biorę zawsze te zielone, bo one fajnie się komponują w tą zieleń kwiatów. Natomiast chciałam Wam pokazać, kupiłam jeszcze jedną. Tutaj mam na oknie, czekajcie, bo słonko świeci. Tutaj kupiłam taką przezroczystą do takiej monstery pnącej i sobie ją tutaj, bo ona już mi tutaj tak zwisała, wiecie, bardzo. I ja ją tutaj tak zaplątałam, żeby ona szła do góry, a jak będzie szła jeszcze wyżej, jak mi wypuści nowe te pędy, to tutaj wstawię to i żeby ona tak szła w górę, wysoko, wysoko, fajnie. Tutaj sobie podparłam tą właśnie zieloną podpórką tego, bo on mi coś tutaj w ogóle umiera, ale no może się da odratować. No i oprócz tych podpórek kupiłam jeszcze odżywki do kwiatów, ale gdzieś je schowałam, więc Wam teraz nie pokażę. I oczywiście nie mogłam się oprzeć i kupiłam kwiata, no bo przecież nie byłabym sobą. Kupiłam takiego pięknego zielonego kwiata liściastego. On jest jeszcze nie przesadzony, tylko jest w tą białą doniczkę tak włożony, ale muszę zamówić chyba ziemię, bo już mam bardzo mało ziemi, chyba mi nie starczy na jego przesadzenie, muszę sprawdzić. No i będę musiała kupić ziemię i go przesadzić. Podoba mi się jeszcze jeden, no dwa kwiaty jeszcze takie mam w Leroy upatrzone, które chciałabym kupić. No ale zobaczymy, zobaczymy. A ten w ogóle był w promocji. Kupiłam go za 37 zł, także no jest piękny i niech sobie chłopak rośnie. Chłopak, dziewczyna, nie wiem. Ale tutaj w ogóle widzicie, wypuszczają mu dwa nowe liście, także będzie piękny. Piękny, zieloniutki. Ja bardzo lubię zielone kwiaty liściaste, takie właśnie, żeby dużo zieleni było w mieszkaniu. No hejka, mamy już wieczorową porę. Więc ja już robię sobie pielęgnację, przyszłam tutaj, żeby sobie tak na siedząco, na spokojnie do Was pogadać i zrobić, dlatego, że będę robiła peeling kawitacyjny i chciałam Wam pokazać, bo zawsze Wam mówię, że kupuję wodę termalną albo z Aven, albo z Uriasz, to zależy, zamiennie, w zależności, która jest w promocji. Ja mam to duże opakowanie, tutaj jest 300 ml. I właśnie ona jest fajna, po pierwsze na lato, nawet ta w małej pojemności do torebki, żeby jak się jedzie gdzieś w jakieś gorące miejsce, bardzo słoneczne, to żeby sobie spsikać twarz czy ciało, ona fajnie się wsiąka,
chłodzi, odświeża. Jeżeli ktoś ma makijaż, to też nie zmywa tego makijażu. Natomiast ja używam jej w celach takich bardziej pielęgnacyjnych i właśnie spsikuję sobie tak twarz do peelingu kawitacyjnego. Tylko wiecie co, ja sobie muszę wziąć lusterko, bo ja bez lusterka to nie dam rady. I właśnie robię sobie peeling. Także raz dla sobie zrobiłam. W ogóle teraz powiem wam, że tak miałam wysyp. Jadłam ostatnio czekolady, jadłam chipsy, a mnie jakoś tak wysypało, teraz mi się to wszystko goiło, ale mam takie pozostałości w tych błyskach. No i właśnie mnie w ogóle ten peeling grawitacyjny to atakuje. Peeling skończony. Po peelingu jeszcze tak sobie przemywam płynem micelarnym twarz. Bardzo lubię to robić właśnie tak wieczorową porą, bo rano to nie ma na to czasu. I te peelingi to tak zazwyczaj wieczorem, bo po prostu no to chwilkę trwa, niby szybko, szybko, ale wiecie. No dobra, twarz czyściutka. I teraz tonik. Mam z Pharmaceris, nawilżająco łagodząca mgiełka tonizująca. Pokazywałam ją, jak ją kupiłam, jak mi przyszła chyba paczka z Super Farm. Także ona świetnie mi się sprawdza, już zużyłam tyle. Jest bardzo wydajna. Też sobie spsikuję nią twarz. W ogóle bardzo fajnie ona tak delikatnie psika, nie to, że tak wiecie, mocno. I po prostu bardzo też tak fajnie odświeża, pobudza. I przez to, że tak psika nie takim wielkim, że tak powiem,
strumieniem, to bardzo jest wydajna. Okej. Toniczek jest. No i na wieczór dwa kosmetyki. Krem pod oczy, również z Pharmaceris. I nawilżający, intensywnie nawilżający Cetaphil. Świetnie mi się sprawdza na noc właśnie. Na dzień też używam. Jeżeli nie mam żadnego wyjścia, nie muszę nic, wiecie, nakładać więcej na twarz, to używam go właśnie na dzień też rano i na niego kładę później filtr. Krem z filtrem. Natomiast wieczorem używam tego Pharmaceris, żeby mocno przez noc się skóra nawilżyła i naprawdę on tak bardzo łagodząco na moją skórę działa, więc jestem z niego zadowolona i pewnie za jakiś czas kupię kolejne opakowanie, jak mi się skończy, bo nawet jeżeli używam innego kremu, to jak czuję, że mam taką przesuszoną skórę czy coś, to on zawsze dobrze, żeby był w domu. A poza tym on teraz świetnie się sprawdzi właśnie po jakichś wyjazdach wakacyjnych. Jak skóra będzie, wiecie, przesuszona od słońca, od wiatru, to naprawdę przyniesie ukojenie wieczorem. Rano zresztą też. Także ja mam suche policzki. Miałam skórę mieszaną z tendencją do jakby idącą w kierunku suchej. Miałam strefę tę mieszaną, a policzki suche i właśnie te policzki taką mają ulgę od niego, że naprawdę. No także tak. Oto moja cała pielęgnacja wieczorna. Nieskomplikowana, skóra oczyszczona, odświeżona i teraz mocno nawilżona i niech sobie oddycha. Dobra, tą wieczorową pielęgnacją żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało i lubicie takie kosmetyczno-pielęgnacyjne wątki w filmikach, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, że Wam się podoba, to będę więcej takich nagrywała. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki. Pa, pa!